No dobra, to działajmy. Witam Was wszystkich, którzy się pojawili. Witam Lublin. O, dawno nie byłem w Lublinie. I mam też Wasze zgody, żeby sobie mówić po imieniu. Dziękuję. Krótko przedstawiając się, ja byłem, znaczy nadal jestem, ale nie pracuję w tym zawodzie. Jestem lekarzem i to lekarzem, który pracował w szpitalu miejskim, gdzie trzeba było no jednak być, radzić sobie dobrze ze stresem, bo tam trzeba w krótkim czasie podejmować wiele trudnych decyzji. Ale potem postanowiłem się przekwalifikować i zostałem handlowcem. Później awansowano mnie, jak piastowałem różne stanowiska menedżerskie. No, i chyba 16 lat temu zacząłem prowadzić szkolenia. Wkrótce też żona dołączyła. Działamy aktualnie od wielu lat pod szyldem naszej firmy. Współpracowaliśmy też z inną znaną firmą szkoleniową i czasem też z innymi współpracujemy. No, i napisaliśmy sporo książek, z których poza jedną wszystkie wydał OnePress, który mnie tutaj zaprosił. Czemu ja pisałem książki? No, z jednej strony oczywiście miałem taką potrzebę, żeby coś stworzyć, ale też wiecie, jak tak lubię sobie o tym tak myśleć, mówić, że jak decydenci o szkoleniach widzą, że szkoleniowiec napisał jakąś książkę, to jest jakaś nadzieja, że on się na tym zna i być może taki decydent się szybciej zdecyduje zaoferować szkolenie. No i dobra, i teraz tak, no mogę Wam mówić przez jeszcze 55 minut o stresie. Bardzo chciałbym tego uniknąć, żeby to był jeden tylko monolog, więc proszę, żeby ktoś zadał mi pierwsze pytanie czatem, a ja się wtedy bardzo chętnie tym pytaniem zajmę i myślę, że w ten sposób to bardzo ożywi. Więc czekam, 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 skroluję. Każdy szef powinien przepisać książki, których jestem autorem, współautorem, a to bardzo dziękuję. To jak to zrobić? Marcinowi bardzo dziękuję. Jak to zrobić, żeby ta informacja poszła w świat do wszystkich szefów? To bym się bardzo ucieszył. Natomiast poproszę o pytanie pierwsze związane ze stresem. Bo jak nie, no to ja je będę musiał wymyślać, ale to będzie trochę kuriozalnie wyglądało. Więc jeśli ktoś z Was ma jakieś pytanie o stres, to chętnie je zobaczę. Na razie przez. O, jest. Bardzo Ci dziękuję za odważenie się. Czy stres w obecnej sytuacji różni się od stresu w normalnych warunkach? Różni się. Bardzo Ci dziękuję za tą pomoc, bo ja już się nie będę tym przejmował i nie będę się ja stresował. Zwróćcie też uwagę, ja bardzo lubię to zdanie, które powiedziała Wisława Szymborska, odbierając Nagrodę Nobla. Nie pamiętam go dokładnie, ale pamiętam, sens był mniej więcej taki, jak wystąpiła przed całym tym szacownym gronem, to powiedziała, że podobno najtrudniejsze jest pierwsze zdanie. A więc mam je już za sobą. Mniej więcej tak to brzmiało. Sala się roześmiała, a ona nabrała wiatru w żagle. No i bardzo, Olu, dziękuję za to pytanie, bo oczywiście jakoś tam bym sobie z tym stresem poradził. No nie wypada, skoro o tym piszę książki, czy nagrałem u Was dwa szkolenia, ale tak jest mi bardzo łatwiej. Dużo łatwiej. Więc tak, najpierw odpowiadam na pytanie Oli, ale widzę też Michelle, jak walczyć ze stresem przed wystąpieniem publicznym. Też się zaraz tym zajmę i widzę też trzecie pytanie od Marcina, też się tym zajmę. No dobra. No to czym się obecny stres różni? Przede wszystkim jest stresem długotrwałym. My się oczywiście w tym momencie dość mocno zaadoptowaliśmy do tej sytuacji. Każdy z nas to zrobił w różnym tempie, ale wiecie, no, sytuacja jest taka: normalnie reakcja stresowa jest dość szybka, to znaczy spotyka nas coś, co my traktujemy jako zagrożenie, czasami zupełnie niepotrzebnie upatrujemy w tym zagrożenie, jakoś sobie z tym radzimy, no i zakładam, że ten stres mija. Co to znaczy dość szybka? No to może być 15 minut, to mogą być 2 dni.
My tymczasem jesteśmy w obecnej sytuacji tego stresu przewlekłego już 2 miesiące. Źródeł tego stresu no, jest cała fura. Część z nas może mieć kłopoty z pracą. No, my z żoną jesteśmy szkoleniowcami. Oczywiście nasze pełne kalendarze zostały zamienione natychmiast na kalendarze puste. Odwołano nam ze zrozumiałych przyczyn wszystkie szkolenia. Poza tym, wiecie, no, dzieje się mnóstwo innych rzeczy nieprzewidzianych i cały czas człowiek jest poddany stresowi. To znaczy cały czas nasz organizm produkuje kortyzol, adrenalinę, sporo cukru, czyli substancje no, bardzo związane ze stresem. Witam też Kingę z Sieradza, myśmy się umówili, że mówimy sobie po imieniu. Więc to, co się teraz dzieje, pierwsza duża różnica obecnego stresu to jest jego długotrwałość. Jest to szalenie istotne, ponieważ bardzo ważne będzie teraz wprowadzanie nie tylko metod doraźnie redukujących stres, których chętnie za chwilę powiem, to się też wiąże z jednym z waszych pytań, ale też bardzo ważne będzie powiększanie sobie odporności na stres, to się ładnie nazywa pojemności stresowej, i ponieważ to będzie długotrwało i jeszcze wiecie, nie wiadomo jak długo, ja się zupełnie nie zdziwię, jeżeli ta sytuacja jeszcze potrwa ponad rok. Czyli długotrwałość jest pierwszą różnicą. Druga to jest ogrom stresu subiektywnego. Stres się dzieli na stres obiektywny i na stres subiektywny. Stres obiektywny to jest nasza reakcja na rzeczywiste zagrożenie. Pojawia się zagrożenie, kortyzol, adrenalina, cała fura innych substancji, organizm staje w stan gotowości, ucieka, atakuje, ratuje się z opresji. Niestety organizm nasz również na stres subiektywny reaguje tak samo jak na stres obiektywny, czyli wytwarza sobie te same substancje. I teraz zwróćcie uwagę, na przykład ktoś z nas się boi zakażenia, ktoś z nas się boi, czy utrzyma rodzinę, ktoś z nas się, nie wiem, martwi o swoich bliskich, jest poddany stresu subiektywnego, który jest wytworem jego głowy, który wcale nie musi być w tym momencie prawdą, ale niestety nasz organizm i tak traktuje go jako rzeczywiste zagrożenie i tak wytwarza kortyzol, adrenalinę i te wszystkie inne reakcje. I to jest druga bardzo ważna różnica. Trzecia różnica to jest zmienność tego stresu. Już się wszystkim wydawało miesiąc temu, że to krótko potrwa, a tu nagle nowe informacje, co zwróci uwagę też, jak ten stres subiektywny jest wzmacniany przez media. Ile razy myśmy już usłyszeli, że szczyt pandemii jeszcze jest przed nami. Więc nasz organizm znowu mówi, no nie, no znowu jeszcze takie informacje. Ja mieszkam w Tychach, województwo śląskie, no tu kopalnie w tej chwili stały się poważną wylęgarnią i znowu mi się pojawiły nowe źródła stresu. Mówię, no nie, no to jeżeli teraz nas zamkną, jak Lombardię, a jedna z naszych córek jest w Krakowie, a właśnie mamy tam pojechać jej pomóc w pewnej kwestii, no to jak ja do niej dojadę? Więc różnic jest sporo. Długotrwałość, cała fura stresu subiektywnego i zmienność tego stresu. I z tego powodu, po pierwsze, warto stosować dużo metod doraźnych redukujących stres, po drugie, na stałe, wprowadzić metody na stałe zwiększające naszą odporność na stres, przy okazji w ogóle nasza odporność psychiczna się zwiększy, i jednak jakoś szybko godzić się z kolejnymi zmianami, których przychodzi mnóstwo. Takie są te różnice. Marcin powiedział o bardzo ważnej rzeczy, stres pozytywny i stres wyniszczający. Ja od razu napiszę dwa mądre określenia, gdybyście chcieli sobie o tym więcej poczytać. My mamy zawsze, słuchajcie, eustres i dystres. To są po prostu medyczne nazwy na to, co ty napisałeś. Stres się dzieli na mobilizujący. Ładnie mówiąc, to jest stres eustres. Wszystko w medycynie, co rozpoczyna się na słowo eu, jest rzeczą dobrą, to nam służy. No a wszystko, co dys, jest rzeczą, która nam szkodzi. Dystonia, dysplazja, dysgrafia. I to jest stres wyniszczający. Czym on się różni? Zobaczcie, mamy pierwszy podział. Stres obiektywny, rzeczywiste zagrożenie i stres subiektywny, wytwór naszej głowy, naszej wyobraźni.
Eustres i dystres bardzo często różni się też tym, on się też dzieje w naszej głowie. On się różni tym, czy my wierzymy, że uda mi się pokonać tę trudną sytuację. Każdy z nas ma różny próg tej, procentowo to mierząc, wiary, że podoła w tej sytuacji. On też się oczywiście będzie zmieniał w zależności od zdarzenia. Ludzie, którzy lubią osiągać dużo celów, którzy na przykład uprawiali jakieś sporty, często całkiem dobrze się czują i są zmobilizowani do działania, gdy ich wiara w powodzenie tego, co mają zrobić, jest raptem na poziomie 70%. Ja lubię rzucać się na trudne zadania. Ja też trochę się wspinałem, chodziłem po jaskiniach, to też jest taki sport pełen stresu. Więc dla mnie to takie, wiecie, pobudzenie do działania optymalne, czyli granica stresu mobilizującego eustresu, to jest wiara 70%. Średnio, bo to oczywiście będzie się zmieniało w zależności od mojej kondycji psychicznej. Ale ja znam mnóstwo osób, no, po prostu bardziej zachowawczych, u których to pobudzenie do działania, czyli granica stresu mobilizującego jest, gdy oni mają tę wiarę na 90%. I tutaj zwróćcie uwagę, tu jest bardzo wiele aspektów z tym związanych, bo my sami możemy sobie zafundować niepotrzebnie sytuację stresu paraliżującego. Kilka dni temu na szkoleniu online'owym rozmawiałem z chłopakiem, który powiedział, że jest wkurzony, że zaplanował sobie cały remont mieszkania, ale nie może pewnych rzeczy kupić. Jest poirytowany, niezadowolony, że on tego remontu nie dokończy tak, jakby chciał. Postawił sobie bardzo duże wymagania, za duże, i zafundował sobie w ten sposób stres paraliżujący, dystres. Czyli nie stawiajmy sobie za dużych wymagań. To się też oczywiście często zdarza w pracy. Obecna sytuacja online'owej pracy, pracy zdalnej, ci z was, którzy w tej chwili tak muszą pracować, no to tego doskwiera nam to bardzo. Zobaczcie, ile tu się rzeczy dzieje. Ja muszę pracować online, ja muszę z dziećmi, jeżeli ktoś ma dzieci w wieku szkolnym, uczyć się, no bo niestety szkoła nie zawsze jest w stanie im teraz zapewnić naukę, spada to na rodziców. Jeszcze muszę coś pozałatwiać, jeszcze na przykład rodzina mnie prosi, żebym starsza część rodziny, żebym poszedł do sklepu, zrobił jej zakupy. Ten ogrom zadań powoduje, że my jesteśmy teraz coraz bardziej przytłoczeni, jesteśmy w tym stresie już szkodzącym, wyniszczającym. Co z tym zrobić? No, jedną z rzeczy to jest zredukować niektóre zadania. Tak jak ten chłopak, on sobie niepotrzebnie założył, że będzie cały remont zrobi. Czyli popatrzcie, które lekcje trzeba zrobić z dziećmi. Popatrzcie, że może ja nie muszę teraz, nie wiem, posprzątać tak, jak sobie zaplanowałem. Redukujmy niektóre zadania, żeby się nie wykończyć. Więcej powiem jeszcze o tym, ale chciałbym się odnieść, bo tam padło pytanie, jak sobie poradzić ze stresem przed wystąpieniem publicznym, a potem Małgorzacie odpowiem, jak jeszcze uniknąć stresu wyniszczającego. Widzę też, że Marcin, mówimy sobie po imieniu, jeśli zaakceptujesz tę formę o przekazie medialnym. Tak, to jest też pytanie, które bardzo, bardzo Ci dziękuję, że je zadałeś. I też zaraz o nim opowiem. Dobrze, to najpierw odpowiedź na pytanie, kilka sposobów, jak sobie poradzić ze stresem przed wystąpieniem publicznym. Ale żeby nie było tylko technikaliów. Pierwsza rzecz, którą proponuję, żeby zrobić, to sobie troszeczkę zmienić myślenie. Przed chwilą wam powiedziałem, że stres wyniszczający pojawia się wtedy, gdy ja sobie postawię bardzo duże wymagania w stosunku do siebie, a nasz organizm wtedy wyrzuci te substancje związane ze stresem i my się możemy po prostu doprowadzić do porażki, bo nasz organizm nie będzie w optymalnym pobudzeniu. To, co my możemy zrobić w naszej głowie, to sobie powiedzieć: wypadnę jak wypadnę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, w tych okolicznościach, z taką siłą dzisiaj psychiczną, z taką koncentracją i mam nadzieję, że zrobię to dostatecznie dobrze.
dostatecznie dobrze, to ogromna różnica w stosunku do zrobię to świetnie, zrobię to idealnie. Czyli to jest pierwsza rzecz, zobaczcie, zmniejszyć sobie poziom wymagań, bo jeżeli ja chciałbym wystąpienie publiczne zrobić idealnie, no to szansa powodzenia może być na przykład na 60%. Chciałbym powiedzieć wszystko, co zaplanowałem, chciałbym, żeby wszyscy byli zainteresowani. Teraz wyobraźcie sobie, że prowadzicie to wystąpienie publiczne i ktoś w tym momencie odpisuje na SMS-a, albo zapominacie jakieś myśli, co natychmiast powiększa stres subiektywny i trudniej wam dobrze zrobić, dlatego że w dużym stresie organizm słabo myśli. W prawdziwym zagrożeniu w ogóle krew płynie bardziej w tylnej części mózgu, dlatego że te części mózgu mają być ukrwione, bo to nas ratuje w zagrożeniu. Mamy wtedy napięte mięśnie, odpowiednią ciśnienie krwi, szybsze bicie serca, mamy przede wszystkim zaktywizowany, przepraszam was bardzo, ośrodek równowagi, nie potknę się uciekając przed zagrożeniem. Przodomózgowie, czyli ta część, która myśli, jest tam na tym etapie znacznie mniej ukrwiona i dlatego to wystąpienie będzie mi szło jeszcze gorzej. Więc po pierwsze, zmniejszmy sobie wymagania. Nasz mózg to jest wspaniałe oprogramowanie, które rzeczywiście może nam bardzo pomóc w trudnych sytuacjach. Ja przepraszam, ja sobie tylko odkaszlę, wiem, że to nieprofesjonalne, ale nie będę się tym stresował. I teraz zwróćcie uwagę, to co jest znakomitą rzeczą związaną z naszym mózgiem, my to oprogramowanie, które nam może pomóc, zawsze możemy wziąć ze sobą. My tego narzędzia nigdy nie zapomniemy, o ile w ogóle mózg możemy nazwać narzędziem. Czyli po pierwsze zmniejszmy wymagania. Po drugie zredukujmy poziom stresu tuż przed wystąpieniem. Jest bardzo wiele ćwiczeń, które pomagają w tym. Ja na przykład czasami pracuję z bardzo znaną osobowością medialną i on występuje, potem ja. I ja się kiedyś spytałem, czy ty tak jak Wisława Szymborska uczysz się pierwszego zdania na pamięć? A on się uśmiechnął i powiedział, nie, ja się trzech pierwszych zdań uczę na pamięć. Plus jest to osoba, która rzeczywiście świetnie występuje w telewizji i ona się cały czas bardzo uważnie przygotowuje i poświęca na to mnóstwo czasu. No i dzięki temu tak dobrze występuje. No ale co jeszcze możemy zrobić poza nauczeniem się pierwszych zdań na pamięć i świetnym przygotowaniem? Przypominam, że myśli nam nakręcają stres, więc przed wystąpieniem publicznym proponuję odejść od swoich myśli, czyli na przykład skupić się na rozgrzewce ust i krtani, aparatu mowy, jak to się ładnie mówi. Bardzo wielu mówców, radiowców, których też kiedyś parę razy widziałem w akcji, tuż przed wejściem na antenę ćwiczą. Nie będę teraz tego robił, ale na przykład parskają albo, a to wam pokażę, to prześmiesznie wygląda, rozgrzewają, wiecie, wszystkie te mięśnie, żeby wyraźniej mówić, czyli to mniej więcej wygląda tak. No, prześmiesznie to wygląda, ale dzięki temu wchodzą i mówią lepiej. Wiele osób powtarza dźwięki mantrowe, bo to świetnie rozluźnia krtani, wtedy nie mamy chrypki i też głos jest niższy, więc przyjemniejszy dla odbiorców. Czyli oni na przykład robią coś takiego. I to nie tylko rozluźnia im krtań, ale też powoduje, że oni w tym momencie nie tworzą sobie w głowie stresu subiektywnego, jak ja wypadnę, co to będzie. Więc te wszystkie rzeczy warto robić. No i jest jeszcze jedna rzecz, a potem się odniosę do tego, co napisał Marcin i Katarzyna. My sobie też możemy w stresie, nawet w tej pustce w głowie, która się może pojawić w każdej sytuacji stresowej, ale także w czasie wystąpienia publicznego, my sobie też możemy pomóc poprzez właściwe oddychanie. Tutaj bardzo ważny jest mięsień przepona. Mięsień przepona to jest mięsień, który oddziela jamę brzuszną od klatki piersiowej. Ja tu, wiecie, o, on jest tutaj. I teraz co się dzieje? Wiem, że teraz przedziwnie wyglądam, więc zaraz zniknę, zmienię to ustawienie. Ale słuchajcie, dlaczego wam o tym mówię? W stresie, w rzeczywistym zagrożeniu, pierwsze co robi nasz organizm, to blokuje przeponę. Czyli jak my zobaczymy zagrożenie, to robimy coś takiego.
i przepona przestaje pracować. Natomiast gdy żeśmy uciekli od zagrożenia, to puszczamy w ruch prawidłowo przeponę, która powinna oddychać, czyli po skutecznym, po uratowaniu się robimy coś takiego. I ta przepona zaczyna pracować. No nie będziemy tutaj ćwiczyli oddechu brzusznego, ale gdy wchodzicie na scenę, albo w ogóle gdy sytuacja jest stresowa, wcale przecież nie musi to dotyczyć wystąpienia publicznego, to zróbcie pogłębione oddechy przeponowe, nauczcie się tego kilka razy i wejdziecie, oszukacie swój mózg. Nie będzie dużego stresu subiektywnego, bo mózg słucha uważnie swojego ciała i gdy widzi, że wasza przepona oddycha głęboko, prawidłowo, to mimo, że wiecie, wychodzicie i widzicie całe audytorium, to ten mózg tak patrzy, ale nie, no to chyba nie ma takiego strasznego zagrożenia, skoro moje ciało nie weszło w stan gotowości. I nie przełącza się na tylną część mózgu, pozostawia ukrwioną część przednią, tam gdzie myślimy, i ta prezentacja wam pójdzie łatwiej i każdą inną sytuację stresową również wtedy rozwiążecie łatwiej. No więc jak widzicie, tych metod jest sporo. Bardzo potrzebne jest pytanie o doniesienia medialne, które zadał Marcin, także już się tym zajmuje. No tak, Małgorzata, tak, poukładajmy sobie w głowie to, co mamy powiedzieć i będzie dużo łatwiej. I nie martwmy się, jak część rzeczy zapominamy. O, dziękuję za kilka takich lajków, bo mi to też dodaje skrzydeł. Doniesienia medialne. Psychologia pozytywna, bardzo ciekawa nauka, dość młoda nauka, 25 lat mniej więcej, to jest nauka, która bada, dlaczego my jesteśmy skuteczniejsi w jakimkolwiek aspekcie. 25 lat temu Martin Seligman, potem też inni poszli za nim, zaczął sobie zadawać pytanie, dlaczego my, psychologowie, do tej pory w bardzo dużej mierze skupiamy się, czemu ktoś jest poniżej normy, jak go w ogóle do tej normy doprowadzić. Przecież my równie dobrze możemy się zorientować, dlaczego niektórzy z nas wyrastają ponad normę. Na przykład są bardziej kreatywni, są szczęśliwsi, są bardziej odporni na stres, szybciej rozwiązują problemy. No i jest to pobadane na różne sposoby. Też wydawnictwo wydało na ten temat sporo książek, głównie w tej swojej, pod swoją marką Sensus. Trochę też myśmy o tym pisali. Chodzi o kilka substancji w mózgu, słuchajcie, które możemy sobie wyprodukować. Ja o tych substancjach dokładnie mówię na tym nagranym szkoleniu o stresie. Natomiast słuchajcie, psycholodzy pozytywni, na przykład Sean Ekor w świetnym wystąpieniu na TEDzie, łatwo je znaleźć, ja wam napiszę jego nazwisko, mówi o tym, że jeśli my cały czas skupiamy się na wiadomościach, również przed okresem pandemii, to zwróćcie uwagę, że znakomita większość wiadomości przekazuje nam same te trudne rzeczy, tragedie, konflikty, wojny, no bo to jest medialnie bardziej nośne. I Ekor w jednym z swoich wystąpień na TEDxie mówi, no dobrze, ale skoro nasz mózg cały czas widzi takie informacje w wiadomościach, to zaczyna postrzegać świat, jakby on tylko taki był. I zaczynamy sobie produkować mnóstwo stresu subiektywnego. To jest bardzo niedobre. Dlatego jeżeli ktoś z was w tej chwili epatuje się złymi wiadomościami, bardzo dużo ogląda tych doniesień, no to jego mózg będzie odbierał tę sytuację, jakby wszędzie było zagrożenie, jakby wszędzie wokół nas był wirus, jakby wszystkie firmy miała spotkać plajta z kretesem, jak wiecie, no dobrze, dowiadujemy się, że czeka nas prawdopodobnie recesja największa od czasów wojny, no dobrze, przyjmijmy to do wiadomości, włączmy dobry film, weźmy dobrą książkę, porozmawiajmy z przyjaciółmi, nie zostawajmy z tymi myślami, bo będzie coraz gorzej. I to, co teraz się dzieje rzeczywiście, tak jak napisałeś ze Ślązakami, no to tak, no nam ja mieszkam na Śląsku, nie jestem Ślązakiem, ale no wszystkim osobom mieszkającym na Śląsku głęboko współczuję, no bo się trochę bardziej obawiamy.
Ale zwróćcie uwagę, co się stało. Niestety to są wczorajsze doniesienia medialne. Internet zalał się falą hejtu na Ślązaków i na górników, bo ludzie się boją. Niestety mamy w Polsce przyzwolenie na hejt i szkoda, bo jest to bardzo niezdrowe i dzieli nas jako ludzi, oddziela od innych. Ale ja wczoraj przez chwilę rozmawiałem z jedną ze swoich dorosłych córek i mówię, słuchaj, zobacz, ile się teraz pojawiło hejtu na Śląski, na górników. A ona tak, bo naprawdę te informacje wysyłane przez wiele osób są paskudne. A moja córka tylko tak powiedziała z lekkim przekąsem, może by te osoby, które tyle tego hejtu napisały, się zainteresowały, w jakiej mierze korzystają z PKD, jakie Górny Śląsk wypracowuje dla całej Polski. Podsumowując twoje pytanie, oczywiście, że powinniśmy być na bieżąco, bo też to spowoduje właściwą ostrożność i mobilizujący stres, ale nie oglądajmy za dużo rzeczy niedobrych, bo nasz mózg będzie przekonany, że ta sytuacja wygląda tak właśnie, no i to jest fatalne. Ma Katarzyna, jak sobie poradzić ze stresem domowym, mała powierzchnia mieszkania, natłok nowych obowiązków, edukacja zdalna, nie widać końca tego dziwnego czasu. Tak, to jest na szkoleniach. Dziękuję, Małgosiu, zabieram się za to. To jest na szkoleniach ogromny problem wielu osób, z którymi, no ja w tej chwili oczywiście prowadzę szkolenia tylko online i mnóstwo osób o tym mówi, że to w tym momencie oni sobie z tym kompletnie nie radzą. Część nauczycieli sprostała zadaniom i pomaga rzeczywiście dzieciom, młodzieży się uczyć. To dotyczy również nauczycieli akademickich. Na moje córki to bliźniaczki, każda studiuje gdzie indziej co innego, no ale teraz oczywiście studiują online, one też to potwierdzają. I tym nauczycielom bardzo dziękuję w imieniu wszystkich uczestników szkoleń. Ale część nauczycieli nie podołała temu zadaniu, to też sobie trzeba jasno powiedzieć. I po prostu wiele edukacji spadło na dzieciaki, na młodzież, no i siłą rzeczy na ich rodziców. Do tego dochodzi praca zdalna, gdzie część szefów na szczęście jest empatycznych i zrozumiała, że w tej chwili ludzi nie można przygnieść nadmiarem obowiązków. Myśmy nagrali 2-godzinne szkolenia. Drugie jest właśnie dla menedżerów, także tam też o tym dużo mówiłem, co z tym zrobić. I tutaj wiecie, część szefów trochę patrzy przez palce na niektóre zadania, które do tej pory wyznaczali swoim pracownikom, ale część nie. No ja wręcz miałem niedawno na online'owym szkoleniu menedżera, który powiedział, ale z jakiej racji ja mam im redukować zadania, jak oni przecież siedzą w domu i mają wygodnie, bo siedzą sobie w kapciach i tylko mają luksus wygodnej pracy zdalnej. A ja mówię, wprost przeciwnie, mają trudniej. Są cały czas ze sobą, są często na małej powierzchni, mają kłopoty z internetem, muszą pogodzić te wszystkie zadania, a co najgorsze na przykład muszą pogodzić też dostęp do internetu w domu dla wszystkich. Ja bardzo namawiam was, jeśli jesteście menedżerami, albo jeśli nie jesteście, to żebyście o to prosili swoich przełożonych, żeby na przykład ustalać dobre godziny spotkań, no bo wyobraźcie sobie, że no nie każdy ma taki luksus jak my mamy, że każda z naszych córek ma swój laptop i każdy z nas ma laptop. Żeby powiedzieć, szefie, mój dzieciak ma lekcje między 11 a 13, proszę cię, nie rób wtedy ze mną zebrań zdalnych. Porozmawiajmy wtedy przez telefon, jeśli jest taka potrzeba, ale ja potrzebuję, żeby do mojego komputera siadło moje dziecko. Gdyby szef tego nie umiał zrobić, to i tak nie będzie dobrze zrobione. Wiecie, my będziemy wściekli, dzieciak będzie sfrustrowany, ja i tak nie będę wtedy myślał o tym, czego chce mój szef, ale też stracę do niego zaufanie i będę na niego patrzył jak na bezdusznego autokratę. I ja też rozumiem, że firma ma iść do przodu i że firma opłaca mi pensje no i świadczenia zdrowotne, więc tę robotę wykonywać powinienem.
Ale znajdźmy sposoby i momenty, kiedy jest najlepiej pracować zdalnie. To jest pierwsza rzecz. Druga, no jednak wiele osób, jeżeli macie taką możliwość, zwiększyła sobie przepływ transmisji internetowej, jest trochę łatwiej. To jest druga możliwość. Natomiast redukujmy część zadań, o których mówiłem. To nic złego, jeżeli nasze dziecko nie odrobi wszystkich lekcji. To nic złego, jeśli wy wszystkiego nie zrobicie tak, jak chcielibyście robić, bo w tej chwili jest to wszystko trudniej osiągalne, więc gdy wy potrzebujecie dobrego stresu mobilizującego 80% pewności, a nagle chcecie wszystko zrobić po staremu, to spadacie na 60% pewności, stres pojawia się paraliżujący, no i chwilę zrobicie, nic nie będzie dobrze. To nie jest opłacalne. Już patrzam. Hejt z fejkowych kont, półprawdy. Ja nie bardzo, Marcin, rozumiem, o co chodziło. Jakbyś mógł skomentować, to się do tego odniosę. Mała powierzchnia, Katarzyna jeszcze o tym mówi. A, no i technologia. Ja się musiałem w ciągu ostatnich tygodni nauczyć chyba 6 kolejnych aplikacji, na których prowadzę szkolenia online. Niedawno mój klient mi powiedział, że będę się musiał nauczyć kolejnego. No pierwsza moja reakcja to była, ojejku, jeszcze jedno. Jedyne, co mogę zrobić, to go poprosiłem, żebyśmy wcześniej zrobili test, żebym ja się przynajmniej nie przejmował i nie stresował. No bo jeszcze teraz część z nas, którzy nie są biegli, ja nie jestem biegli informatycznie, no to mają kolejne nowe zadania. Wiecie, my tak sobie ładnie mówimy, że super jest sobie stawiać sobie wyzwania, no, bo to jest zawsze strefa rozwoju. No dobrze, tylko nie rozwijajmy się jakimś ogromnym kosztem, bo to się też odbije na naszym zdrowiu. Rozwijajmy się. Wręcz namawiam do tego, no bo jestem szkoleniowcem i to jest mój sposób zarabiania, ale nie takim ogromnym kosztem. Została nam mała powierzchnia z twojego pytania. Każdy z nas potrzebuje czasem być sam. I tu jest ogromny problem małej powierzchni. Ja zauważyłem, że jedna z naszych córek ma czasami takie momenty, że po prostu szybkim krokiem wychodzi z mieszkania. No i dobrze. Ponieważ gdy jesteśmy sami, możemy wtedy dojść do siebie. Ja mam ogromny luksus, ponieważ ja i tę transmisję, i każde szkolenie robię z innego miejsca w Tychach niż mieszkamy. Więc jestem tutaj sam, mogę się dobrze skoncentrować. Bardzo was namawiam, żeby pobyć gdzieś samemu. To świetnie widać na przykład na rejsach żeglarskich. Nam się też zdarzało żeglować trochę po morzu i też rodzinnie albo w dobrym innym składzie. Wiecie, gdy jest się cały czas na tej małej powierzchni jachtu, trochę tak jak w moim mieszkaniu, to jak się dopływa do portu, to po wykonaniu niezbędnych prac ludzie się rozchodzą każdy w inną stronę. To jest potrzebne. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz w stresie. Będę prosił niebawem o kolejne pytanie, bo tu już powoli zmierzam do końca. Jeszcze jest jedna ważna rzecz w stresie, która nam bardzo może pomóc, to jest dużo ruchu. Dużo ruchu z kilku powodów. I to jest też ogromny plus tego, że ja nie szkolę i nie rozmawiam teraz z wami z mieszkania. Ja idę szybkim krokiem 45 minut do tego miejsca, w którym teraz jestem. Więc funduję sobie całkiem sporo ruchu, no i drugie 45 minut wracam. Dlaczego ruch jest tak bardzo ważny i potrzebny w stresie i zdecydowanie nie powinniśmy z niego rezygnować? Po pierwsze, te substancje chemiczne, kortyzol, adrenalina i te wszystkie inne rzeczy związane z stresem nam znikają z organizmu, jeśli walczymy lub uciekamy. Ruch to powoduje. Natomiast to, co jest domeną w ogóle współczesnych czasów, nie tylko obecnej pandemii, to my bardzo często... Kiwam głową, bo dziękuję Olu za odpowiedź, zrozumiałem, o co chodzi, w stosunku do tego, co mówił Marcin. My bardzo często przeżywamy stres na siedząco, tak się to określa. W związku z tym te substancje nie są spalone. Jest taka książka, Dlaczego zebry nie mają wrzodów żołądka, to mimo tytułu, który wydaje się taki jakiś popularny niezwykle, to jest bardzo ciekawa i mądra książka o stresie, polecam.
Tam jest dużo tego rodzaju przykładów, na przykład wiecie, gdy zając widzi zbliżającego się lisa, no to oczywiście zamiera, stara się schować. No i gdy lis jednak go wypatruje, idzie w jego stronę, no to zając zmyka, ucieka, ale też dzięki ucieczce spala te substancje wszystkie związane ze stresem. Natomiast co robi zając, gdy lis go nie wypatrzył, odejdzie? Też ucieka. Bo jego organizm chce spalić te substancje. Dlatego stres na siedzące jest bardzo niedobry. W przeliczeniu na kroki dobrze jest zrobić codziennie 10 tysięcy kroków. Najlepiej szybkim marszem. Oczywiście możemy szukać innych aktywności fizycznych, one tak samo spalą te wszystkie substancje. Więc wiecie, to da się zrobić. No, 10 tysięcy kroków szybkim marszem to jest jakieś godzina, 10 minut w moim przypadku. Dostęp do parków i lasów, no bo tam też odpoczywamy, ale też no, zmniejszyły się możliwości spacerowe. To był dla mnie bardzo trudny moment, jak tylko mogliśmy wyjść raz dziennie tylko z powodu istotnych zakupów. Ale nie tylko to jest dobra strona ruchu. Okazuje się, i o tym właśnie też mówi Sean Eckhart, zresztą w tym samym wystąpieniu TEDxowym, o którym wspominałem, okazuje się, że dużo ruchu, dużo aktywności fizycznej produkuje dopaminę w mózgu. Dopamina jest substancją, której dużo mają optymiści, więcej o tym też jest w szkoleniu, ale dopamina jest ważna, dlatego że ona powoduje, że szybciej rozwiązujemy trudne sprawy, szybciej radzimy sobie ze zmianami, więc się też bardziej wierzymy w swoje siły i dzięki temu wierzymy, że sobie jakoś poradzimy. I też w ogóle liczymy na to, że skutki obecnej czy sytuacji, czy każdej sytuacji ekonomicznej nie będą takie bardzo mocne. To jest dane optymistom. Jest wiele metod działań, które powodują, że my mamy więcej tych dobrych substancji w mózgu i stajemy się optymistami. Tam właśnie w tym szkoleniu o tym mówię. Natomiast no, warto by je stosować. Jedną z nich jest ruch. Ruch jest tu bardzo, bardzo potrzebny. No ale jeszcze wróćmy na moment do bycia samemu. Bardzo nas też odstresowuje, jeśli skupimy się na jednej tylko rzeczy, czyli jeśli idziecie na spacer, tylko skupiacie się na tym, jak pracują wasze nogi na przykład, albo skupiacie się nad przetaczaniem stopy po chodniku, albo skupiacie się, staracie się czuć, jak nie wiem, biodra pracują. Albo tylko słuchacie dźwięków ptaków, albo tylko oglądacie drzewa, albo wąchacie zapach powietrza na tyle, na ile da się to zrobić przez maskę, to w tym momencie wasz mózg przestaje analizować różne sytuacje i uciekamy znowu od stresu subiektywnego, więc to skupienie zwane uważnością, zwane tu i teraz, zwane obecnością, jest też obecnie bardzo popularne określenie mindfulness, no wydawnictwo sporo książek na ten temat wydało, jest bardzo zdrowe i warto to stosować. No dobra, to ja się tu nagadałem, a co z menedżerami? O, dziękuję Ci za pytanie. Jak mają komunikować albo przekazywać wprowadzone działania, ograniczenia, żeby ludzie mieli poczucie, że to w celu ich ochrony, a nie krycia samego siebie? To z pewnością stresuje obie strony i menedżera, pracodawcę i pracownika. Jak uniknąć albo zminimalizować złe emocje? Tu weszliśmy w ważny wątek. Nie wiem, w którym momencie zniknąłem, więc Olu, ja też dla Ciebie informację, że kilka osób napisało, że widać mnie z powrotem i słychać. No dobrze, to odpowiadam jeszcze raz na to pytanie o menedżerach, dlatego że, a też jeśli macie ochotę, to szykujcie już kolejne pytanie, bo jeszcze ciągle mamy 12 minut. Słuchajcie, ja mówiłem dość nieskładnie, no bo były te kłopoty z połączeniem. Jak widać, można sobie stres fajnie opanować i po prostu działać. Może też to za chwileczkę skomentuję. Główny problem polega na tym, myślę, że są dwa problemy z menedżerami. Po pierwsze, zapominają dokładnie wytłumaczyć, dlaczego chcą konkretnych działań od swoich pracowników. Nasz mózg
akceptuje różne polecenia, jeżeli dostanie dwie ważne informacje. Po pierwsze, precyzyjną, konkretną informację, czego ktoś od nas oczekuje. Ale powinna się też pojawić druga informacja, dlaczego to jest ważne. Czyli zwróćcie uwagę, jeżeli szef do mnie mówi, Andrzej, potrzebuję, ja mu mówię, słuchaj, ale ja nie chciałbym się połączyć o 10, bo chciałbym, żeby mój syn był na lekcjach o tej godzinie. To jeżeli szef powie, Andrzej, ja naprawdę rozumiem, że to jest dla ciebie fatalna sytuacja, że ci się zbiegły jego lekcje z naszym spotkaniem. Ja jednak potrzebuję, żebyś był punktualnie o 10, bo musimy w tym momencie ustalić jedną ważną rzecz. To nam zajmie góra 10 minut i zaraz potem trochę spóźnionego wpuścisz syna na lekcję. Zwróćcie uwagę, co jest w tej wypowiedzi. Tu są trzy ważne informacje. Po pierwsze, oczywiście jest konkretnie powiedziane, czego on chce, ale jest wytłumaczone, dlaczego on chce. Mój mózg myślący, gdy dostaje te dwie informacje, to dopiero wtedy widzi ich zasadność i może podjąć decyzję. Ale jest też tam zadbanie o mnie. Andrzej, ja wiem, że to jest dla ciebie trudna sytuacja i wiecie, to jest takie fajne, empatyczne zachowanie. Obiecuję ci, że to będzie krótko i zaraz potem lekko spóźniony twój dzieciak dołączy do lekcji. Czyli ten sposób rozmawiania jest bardzo ważny. Drugi problem, jaki dotyczy tych... Witamy też Jagodę, dziedzic. Mówimy do siebie po imieniu, jeśli to akceptujesz, jeśli masz jakieś pytanie związane z zarządzaniem w obecnej sytuacji lub z radzeniem sobie ze stresem długotrwałym, to poproszę o zadanie, bo jeszcze mamy całe 10 minut. Drugim problemem, który też warto, żeby sobie menedżerowie przyswoili, i w tym drugim szkoleniu o tym dokładnie powiedziałem, to jest zaakceptowanie, że te trudne sytuacje, które teraz się dzieją, budzą w nas dużo emocji. I gdy dochodzi do kolejnych zadań, na przykład stawianych przez przełożonych, dla nas jest to zmiana, dla nas jest to kolejne obciążenie i nagle się martwimy, jak ja jeszcze sobie z tym poradzę, tak jak przedtem jedna z was pytała, no ile, jaki teraz jest ogromny natłok zadań. I my się wtedy irytujemy, ale my irytujemy się, tak naprawdę to my nie jesteśmy źli, my po prostu się obawiamy, czy my z tym wszystkim zdążymy, albo już po prostu jesteśmy, ryce nam opadają i ta bezradność pokazuje nam, że no nie dam rady z tym wszystkim. I ta część emocjonalna, ta pierwsza reakcja wymaga jej wyciszenia. Dopiero potem będziemy mogli merytorycznie ze swoimi szefami rozmawiać. Jak to dokładnie zrobić? To tak jak mówiłem, jest w tym szkolenie dla menedżerów, ale przede wszystkim pozwólmy ludziom wyrzucić trochę tych emocji. Ktoś z was napisał złych emocji. To nawet nie są złe emocje, one są oczywiście nieprzyjemne, trochę utrudniają sytuację, ale my je przeżywamy i w momencie, gdy nasz organizm sobie pozwoli na pokazanie tych emocji, wróci później spokojnie do myślącej części mózgu i będzie już w stanie znowu konkretnie działać i też będzie widział, że to działanie, które szef mu proponuje, ma sens. Czyli gdybyśmy prawidłowo przedstawiali ludziom sens zadań i gdybyśmy akceptowali te ich czasowe emocje, to wszystko będzie dobrze. No ale jest jeszcze inny aspekt w twoim pytaniu. Jeżeli to rzeczywiście szef wprowadził jakieś zadanie tylko po to, żeby ochronić siebie, i naprawdę nie jest one dla dobra pracowników, to pracownicy się zorientują. I jest wtedy po szefie. No myśmy napisali kilka książek dla menedżerów, to część z was pewnie o tym wie, i bardzo tam często podkreślaliśmy, jak ważna jest wiarygodność nasza jako menedżerów. Ludzie wyłapują fałsz. Nawet, wiecie, nawet ton głosu może spowodować, że my już wyłapiemy, że to nie jest potrzebne, że to jest tylko dla niego. No a odzyskanie zaufania jest bardzo trudne. Natomiast odzyskanie zaufania w obecnej sytuacji, gdzie my wszyscy jesteśmy, mamy nadwątlone siły i odporność psychiczną, jest już prawie niemożliwe. Także myślę, że odpowiedziałem. Nie ma więcej pytań, no to ja wam jeszcze opowiem o jednej ważnej rzeczy, która się właśnie tutaj działa, gdy transmisja została przerwana.
Natomiast jeżeli ktoś z Was będzie miał jeszcze jakieś pytanie, to chętnie odpowiem, a jeśli nie, no to potem, po tym, co teraz chciałem Wam powiedzieć, będziemy pewnie zmierzali do końca. Ja sobie tam będę przeglądał, czy coś nowego się na czacie pojawiło. Słuchajcie, oczywiście obecne czasy powodują, że nam jest bardzo trudno kontrolować wiele rzeczy. To w ogóle często tak jest, że źródłem stresu dla wielu ludzi jest to, że chcielibyśmy mieć duży wpływ na każdą sytuację, czyli kontrolę, ale nie zawsze mamy. No a obecna sytuacja nam ten wpływ odebrała w ogromnym stopniu. I teraz zobaczcie, no tak się wydarzyło przed chwilą. Nagle przestałem się widzieć w czasie transmisji. Zacząłem zadawać do Was pytania, czy mnie słychać, nie dostawałem żadnej odpowiedzi, czyli kompletnie straciłem kontrolę nad tą sytuacją. Czy to było dla mnie stresujące? No oczywiście. Natomiast na szczęście nie bardzo. Dlatego napisałem SMS-a, dostałem informację, że chyba mnie już nie słychać, dostałem informację, że mam odświeżyć stronę, odświeżyłem stronę, na początku nic się nie działo, zauważyłem, że nie kliknąłem jeszcze w jeden przycisk, no i w końcu na ten przycisk kliknąłem, ucieszyłem się, jak zobaczyłem odliczające cyfry do startu prezentacji, no jeszcze bardziej się ucieszyłem, jak napisaliście, że znowu mnie widać i słychać. Dlaczego mi się to wszystko udało zrobić? Dlatego, że nauczyłem się dwóch rzeczy, do których Was namawiam. Bardzo mi pomagały w tym różne trudne sytuacje, które mnie spotykały, jak każdego z nas, trochę też rzeczywiście to czasem w jaskiniach to się zdarzało, czy w trudnej sytuacji w pracy. Po pierwsze, zaakceptujmy, że nie będziemy mieli wpływu na wszystko, nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a w obecnej sytuacji to już w ogóle. Na przykład nie zaplanujemy sobie, jak o ile więcej lat będę spłacał swój kredyt, czyli zaakceptujmy, że nie możemy w tej chwili kontrolować każdej sytuacji, na wszystko nie mamy wpływu i to, co jest bardzo ważne dla naszej odporności psychicznej, zaakceptujmy też, że nie wiemy, jak długo tego wpływu nie będziemy mieli. Będzie nam dużo łatwiej. Druga rzecz, z pozoru zupełnie odwrotna, jednak działajmy, róbmy te wszystkie rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, jakiekolwiek. Bo przynajmniej, gdy już się pogubimy zupełnie w stresie, ale zaczniemy robić coś innego, co nam wychodzi, to w tym innym aspekcie odzyskujemy kontrolę i dzięki temu jest nam łatwiej. Odzyskujemy wiarę w swoje własne siły. To możemy robić. I tak też to zrobiłem. To znaczy tak, słuchajcie, jak mnie wyrzuciło z naszej transmisji, pierwsze, co sobie powiedziałem, no trudno. Jeżeli się nie uda, to się nie uda, ale dobrze, że 46 minut transmisji udało się zrobić. A potem zacząłem klikać i pisać SMS-y. Czyli w jakiś sposób odzyskałem kontrolę nad sytuacją. I to jest kolejna ważna rzecz w stresie. Nie ma więcej pytań, jak widzę. To chciałbym zakończyć jeszcze jedną rzeczą. Chciałbym zakończyć, zostawię Wam też do siebie adres mailowy. Jeśli ktoś będzie chciał zadać jeszcze inne pytania, to jestem do dyspozycji. Obiecuję, że odpowiem najpóźniej drugiego dnia, no bo jest całkiem sporo szkoleń w tej chwili online, ale drugiego dnia na pewno odpowiem. Chciałbym zakończyć jedną bardzo ważną kwestię. Bardzo nam brakuje spotkań z innymi osobami w tej chwili. To mnóstwo osób mówi, że jednak chcieliby się z kimś spotkać, zobaczyć, powykupiać się, pośmiać albo nawet poważnie porozmawiać. To jest prawda, że w sytuacjach trudnych no dobrze mieć możliwość bycia koło kogoś. No, wersja online, której nie lubię, ja wolę kontakt z żywym człowiekiem, jednak też na szczęście nam może w tym pomóc. Jest mnóstwo aplikacji, które pozwalają się spotkać w półrzeczywisty sposób. Ja patrzyłem z miłym uśmiechem, jak jedna z moich dorosłych córek zorganizowała sobie imprezę przez jedną aplikację, akurat to były jej koleżanki
z wielu miejsc i nawet nie tylko z Polski i wszystkie się widziały na ekranie i no mimo, że to był substytut, to była całkiem dobra impreza. Także no po prostu szukajmy kontaktów z innymi ludźmi na różne sposoby. Julita, czyli we wszystkim trzeba szukać pozytywów. No pewnie we wszystkim się nie da, ale tak zdecydowanie, no jeżeli to wszystko się skończy, nie wiadomo jak długo to będzie trwało, na pewno wrócimy mocniejsi. Tylko oczywiście płacimy w tej chwili bardzo, bardzo dużą cenę za to, co się dzieje, więc nie będę w oszołomski sposób zawsze mówił, żeby zawsze szukać pozytywów, ale no tak, trudne sytuacje nas wzmacniają, tylko dbajmy o to, żeby nie były za trudne, żebyśmy nie zapłacili ceny zdrowotnej czy ceny jakiejś tam w relacjach z innymi. Ja wam bardzo dziękuję. Jest godzina za pół minuty, 11. Ja też jestem osobą, która lubi punktualność. Maila do mnie macie, jeśli macie jakieś pytania, służę. No i dziękuję za waszą obecność. Zakończam transmisję naszą.